Witam w trzeciej odsłonie poznawania samolotu Boeing 777 w symulatorze Flight Gear. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się bardziej tutaj z panelem górnym, omówiłem też mniej więcej systemy tego samolotu, na ile tutaj się dało. Z tym, że teraz widzę, że mogłem pokazać diagram co do paliwa, bo tutaj rzeczywiście jedyna strona, jaką można w miarę pokazać co do systemu samolotu, to jest tutaj Fuel. Tak, mamy przycisk dostępny. I rzeczywiście mamy diagram związany z paliwem. Czyli tutaj widzimy silniki, lewy i prawy. Widzimy lewy zbiornik paliwa, prawy oraz centralny. Tutaj tymi kwadratami mamy zaznaczone pompy. Pompę np. w lewym zbiorniku przednią i rufową, tak samo z prawej strony. I dwie pompy centralne, lewą i prawą. Tutaj np. na zielono mamy zaznaczone, że te pompy są włączone, np. centralne mam wyłączone, no bo tu nie mam paliwa i ich nie włączałem. I tu dodatkowo widzimy, że pompa przednia z lewego zbiornika pracuje, bo ma tutaj w poprzek kreseczkę, która mówi, że jest pompa włączona i tak zieloną też linią widzimy, że paliwo jest transferowane do APU. Tak, bo teraz mam włączone APU i ono pobiera paliwo tutaj z lewego zbiornika. Tutaj mamy dodatkowo informację, ile mamy paliwa w zbiornikach. Tutaj mamy 25, po 25 w lewym i w prawym, w centralnym 0. 25 oznacza tutaj razy 1000, czyli 25 tysięcy i to jest LBS, czyli funtów. I tu mamy total fuel, czyli całkowita ilość paliwa we wszystkich zbiornikach. Tu mamy też fuel balanced, czyli możemy przerzucać, znaczy wyrównywać w sumie ilość paliwa w zbiornikach poprzez te dwa zawory crossfit. No i te zawory, tak, mamy tutaj, co też pokazywałem w poprzednim odcinku i widzimy teraz, że zawory są otworzone, są na zielono. No i paliwo może się teraz przelewać z lewego, jak i prawego zbiornika i się wyrównywać poziom między tymi zbiornikami. Dobrze, ja to wyłączę. Tu mamy jeszcze informację o min fuel temperature, czyli minimalna temperatura dla paliwa. Jest to minus 37 stopni Celsjusza. Jest to temperatura, przy której paliwo będzie zamarzać. Tu prawdopodobnie jest jeszcze bufor 3 stopni Celsjusza, ale jak tutaj temperatura nam się zbliży, tak, temperatura paliwa zbliży się do minus 37 stopni, to powinniśmy dostać ostrzeżenie, że właśnie paliwo, tak, może nam zamarznąć. I poniżej mamy obecną temperaturę paliwa, jest to plus 11 stopni Celsjusza, więc jeszcze mamy daleko nam do zamarzania. Tutaj jak to teraz, ok, cofnąć. Dobra, speed break cofnięty. No i ta temperatura minus 37 stopni też można ją sobie zaprogramować i zmienić tutaj w MCDU. Przynajmniej jest informacja, jeszcze nie jestem pewny, czy można to zmienić, ale zobaczymy to sobie, bo właśnie w tym odcinku musimy sobie wprowadzić po prostu nasz plan lotu, musimy sobie zaprogramować nasz lot, czyli musimy zaprogramować Flight Management Computer za pomocą tego urządzenia, a to urządzonko to jest Control Display Unit. Niestety tutaj w tym Boeingu no to urządzenie jest dosyć ubogo zrobione, wielu rzeczy brakuje, nie wszystko da się wpisać, nie wszystko da się kliknąć. Poza tym nie da się nawet dobrze tutaj ustalić trasy przelotu, czyli wpisać po kolei prawidłowo wszystkie punkty na trasie. Można to zrobić, ale może tam max do, ile tu punktów, 5 punktów, bo to jest 6 przycisków, no mniej więcej właśnie może 5 punktów, tylko jeżeli chcemy dłuższą trasę, to już nie zrobimy tego raczej tutaj w tym urządzonku i dlatego tutaj mamy dostępne menu autopilot. Tego menu jeszcze nie pokazywałem we Flight Gear, to dlatego, że używałem samolotów jak Cessna czy Airbus, gdzie to menu było przez twórców samolotu zablokowane, a to dlatego, że tamte samoloty umożliwiały w pełni obsługę autopilota poprzez właśnie, czy to właśnie MCDU, czy to poprzez jakiegoś tam GPS-a w Cessnie, więc jakby wszystko było możliwe do skonfigurowania w samym kokpicie samolotu. No tutaj w tym Boeingu 777 nie jest to możliwe. Jak już mówiłem i sobie to zobaczymy, to CDU jest dosyć ubogo zrobione, więc twórcy tego samolotu udostępnili nam tutaj to menu i bardzo dobrze, bo dzięki temu możemy sobie mniej więcej w tym okienku planowanie lotu też dosyć łatwo i wygodnie zaplanować całą trasę przelotu. I to sobie też zobaczymy, jak działa, ale to jeszcze za chwilę. Wróćmy na razie tutaj do tego CDU. Na dzień dobry, CDU witam nas taką stroną identyfikacyjną.
musimy się upewnić, czy model samolotu się zgadza. Jest to 77300, w moim przypadku się zgadza. Tak samo mamy tutaj podpis w menu, jaki mamy model dokładnie samolotu. Tak, u mnie jest to 300. I mamy engines, czyli silniki, jakie mamy zamontowane w samolocie. Tutaj też powinniśmy się upewnić, że model silnika się też zgadza. Dalej jest navigation data i tutaj nie mamy już informacji. Tu oczywiście powinniśmy mieć informacje, jak aktualne mamy dane nawigacyjne, tak? Czyli tu powinno się wyświetlać data co do naszych danych nawigacyjnych i tutaj musielibyśmy się upewnić, czy są one aktualne. No tutaj ten samolot tego nie oferuje. No i poniżej mamy przyciski, do których tutaj możemy przejść do następnej strony. Jest to post init, czyli taka pozycja inicjalizacyjna. Albo możemy wrócić się do indeksu, czyli do ogólnie spisu wszystkich podstron, jakie tutaj mamy. No i dajmy na razie back i widzimy tutaj tak indeks w sensie i widzimy inne podstrony, w jakie możemy przejść. No i na początku byliśmy tutaj właśnie w identyfikacji, tak, to jest ta strona. A to jest cały indeks i kolejna strona to jest właśnie ten position. No i to jest właśnie to samo co post init, czyli ten position. Też możemy wrócić na indeks i wejść w position po prostu z indeksu. No i zobaczmy sobie tą stronę teraz. Tak, tu jest nasza pozycja inicjalizacyjna samolotu, czyli gdzie się znajdujemy, nasze współrzędne graficzne. Widzimy tutaj informację last position, czyli ostatnia znana pozycja i mamy też position GPS, czyli po prostu pozycja obecnie ustalona poprzez GPS, jaki tutaj jest w samolocie. No widzimy, że ten last position pokrywa się teraz obecnie z GPS position. No i żeby się upewnić, że tutaj ten GPS działa prawidłowo i że zlokalizował nas prawidłowo, powinniśmy wpisać tutaj właśnie lotnisko odniesienia, tak, czyli REF Airport. No i my wiemy, że jesteśmy we Wrocławiu, więc wpisujemy kod lotniska Wrocławia, jest to EPWR. Tak, czyli tutaj mamy tak zwany scratchpad, czyli brudnopis, po którym możemy sobie pisać za pomocą tej klawiatury tutaj alfanumerycznej. No i pisałem sobie do brudnopisu EPWR i teraz wciskamy przycisk, ten line key, czyli przycisk przy linii, gdzie chcemy wprowadzić dane. Tu mamy kreseczki, które nam pokazują, że tu możemy wprowadzić dane dla właśnie REF Airport. No i wprowadźmy to sobie, mamy EPWR wpisane i widzimy teraz, jakie są współrzędne geograficzne ogólnie lotniska we Wrocławiu. I one są dosyć bardziej przybliżone niż jakieś dokładne, tak, to nie pokaże nam dokładnej naszej pozycji, ale mniej więcej pozycję lotniska. No i możemy mniej więcej porównać, że to się dosyć mocno, tak, jest zbliżone i pokrywa, więc prawdopodobnie nasz GPS tutaj prawidłowo nas zlokalizował. A żeby się jeszcze bardziej upewnić co do naszej pozycji, możemy jeszcze wpisać dokładnie bramkę, przy której stoimy na tym lotnisku, czyli będziemy mieli jeszcze dokładniejsze punkty referencyjne odniesienia. Tutaj, żeby sprawdzić bramkę, przy której stoimy, tutaj dajemy sobie wybierz lotnisko, poszukajmy Wrocławia, EPWR, search, Strachowice i tu przejdźmy na mapę, włączmy sobie parking. No ja wiem, że już tutaj z launchera się też uruchamiałem, że tutaj zaznaczałem sobie, że stoję w terminalu A2. Tu mam jeszcze inne pozycje, jak 11, 12, terminal A1, A3 i tak dalej. Tu mamy też inne parkingi. No i w zasadzie musimy tutaj wpisać, tak jak ja stoję w terminal A2, powinniśmy wpisać chyba terminal A2. Ale tutaj nie jestem pewny, dlatego że już tutaj tu próbowałem i akurat terminal myślnik A2 nie da się wpisać, bo tu nie mamy myślnika. No nie ma myślnika i myślnika się nie wpisze. Ja próbowałem wpisywać terminal albo A2 i no na przykład A2, tak, i on mówi, że nie ma takiego parkingu w bazie danych. Taki komunikat możemy wyczyścić tutaj przyciskiem clear, ale możemy wpisać na przykład 11, czyli ten miejsce postojowe obok nas. No troszkę dalej, dwa miejsca obok, tak, i to akurat przyjęło. No i tu mamy pozycję też geograficzną tego gate'a na lotnisku EPWR i tu już jest no jeszcze bardziej zbliżona pozycja względem GPS position, więc można powiedzieć, że GPS dobrze nam tutaj wykrył lokalizację naszą. I kolejna rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to wprowadzić set inertial position, czyli można inaczej powiedzieć wyrównać ADIR-u, czyli inercyjną pozycję samolotu.
Możemy z palca wpisać po prostu współrzędne geograficzne naszej pozycji aktualnie, w jakiej się znajdujemy, no albo wybrać właśnie pozycję z gate'a, albo wybrać tą pozycję z GPS POS, tak? Czyli możemy po prostu kliknąć, no według mnie ja uważam, że moją najbardziej aktualną pozycję pokazuje GPS Position, no bo wiem, że gate jest nieprawidłowy, więc to nie będzie, tak, te współrzędne nie będą idealne. Tak samo współrzędne lotniska nie będą zbyt dobre, bo to są bardzo ogólne współrzędne co do lotniska, a nie dokładnie mojej pozycji samolotu. Dlatego można powiedzieć, że GPS Position jest tutaj najbardziej dokładne, więc klikam ten przycisk przy GPS POS i widzimy, że te współrzędne mi się przepisały do Scratchpada. No i teraz wprowadzamy je tutaj do Set Inertial Position poprzez ten przycisk i to powinno być tutaj wprowadzone, ale wszystko znika i nic się nie wyświetla. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, ale tak to tutaj działa w tym samolocie, przynajmniej we Flight Gear. No i można powiedzieć, że wyrównaliśmy sobie Adiru. No tak, tu mam jeszcze informację UTC, czyli aktualna godzina 16:45 Zulu, czyli właśnie czasu UTC uniwersalnego. I tu u góry mamy jeszcze, zobaczmy sobie, że mamy 1/3 i to jest zawsze jest informacja, że tu są jakieś podstrony kolejne. Także POS init ma jeszcze dwie kolejne strony, których nie widzieliśmy. W tej chwili jesteśmy na pierwszej z trzech. I tu mamy dwa przyciski Previous Page i Next Page do przełączania się między stronami, czyli poprzednia strona, następna strona. No i dajemy sobie Next Page, tak, i mamy teraz stronę 2 z 3 i Next Page i mamy stronę 3 z 3, czyli ostatnią. I Next Page już nie działa, dajemy Preview Page i tak, możemy się przełączać. Więc wejdźmy sobie na drugą stronę. Tutaj z kolei widzimy urządzenia, które obliczają nam pozycję naszego samolotu. W sumie samolot wyposażony jest w trzy takie urządzenia. Może tak wejdźmy sobie trochę od środka. Jednym z nich to jest właśnie IRS, czyli ten inercyjny system, czy też inaczej Adiru. Pamiętajmy, że tutaj te Adiru sobie włączyliśmy tutaj w panelu górnym, żeby właśnie ten system inercyjny pobierający informacje o położeniu naszego samolotu działał. OK, i tak, wróćmy tutaj. Tak, czyli to jest to IRS. Kolejnym urządzeniem jest po prostu nadajnik, taki odbiornik GPS. I kolejnym radio. Radio oznacza odnajdywanie pozycji samolotu w oparciu o radionawigację, czyli na przykład o WORy, o NDB i urządzenia po prostu radionawigacyjne. I na samej górze mamy nasz Flight Management Computer, czyli tak, komputer zarządzający lotem, który informuje nas tutaj w nawiasie, jaki w tej chwili jest, no skąd czerpie informacje o położeniu samolotu. W tej chwili czerpie to z urządzenia GPS. To też można było sobie zmienić, chociaż to chyba można zmienić tutaj klikając Update Arm, czyli uzbrojenie, o. I teraz możemy tak powiedzieć, żeby pozycja samolotu została wyrównana względem na przykład informacji pobieranych z Adiru, albo z GPS, albo z radia. No i weźmy przykład z radia, więc klikamy tutaj przy tej linii radio na now i klikamy tutaj. No w tej chwili nie widzimy efektu, ale powinno zostać wyrównanie co do pozycji GPS-a pobierając informacje z radia. Dobrze, rozbrojmy to teraz. Może ja tu się przełączę na LatLon, będzie lepiej to. Tak, czyli po prostu widzimy teraz współrzędne geograficzne każdego urządzenia, tak? Czyli radio wykryło, że jesteśmy w takiej pozycji, GPS wykrył, że jesteśmy w takiej pozycji, a IRS wykrył, że jesteśmy w takiej pozycji. No jak widzimy, te pozycje się nakładają. Możliwe też, że sam tutaj ten symulator i samolot nie oddaje tego aż tak bardzo dokładnie, żeby te urządzenia działały różnie lekko. Tak, widzimy, że wszystkie te współrzędne się pokrywają, czyli można powiedzieć, że wszystkie urządzenia działają tak samo, można powiedzieć tak samo dobrze, wykrywają tą samą pozycję. I ogólnie też Flight Management Computer sam decyduje właśnie skąd pobierać informacje o położeniu samolotu. Teraz na przykład zdecydował, że będzie korzystał z GPS-a, a to dlatego, że uważa GPS-a za najbardziej dokładnego. Tutaj powinniśmy widzieć te dokładności w milach morskich, ale tutaj właśnie widzimy dokładność, tu mamy pod actual, mamy 0,1 mili morskiej, tak? Czyli to jest aktualna jakby rzeczywista precyzja obecnie GPS-a, bo z tego korzysta FMC. A tutaj mamy
RNP, czyli to jest Required Navigation Performance, czyli to jest wymagana precyzja, czyli można to przetłumaczyć tak, że FMC wymaga od tych wszystkich trzech urządzeń co najmniej precyzji wynoszącej 1 milę morską, żeby FMC uznał, że będzie korzystał z danego urządzenia jako takiego odniesienia co do pozycji samolotu. No w tej chwili aktualna pozycja, znaczy aktualna precyzja jest 0,1, więc jest dużo lepiej niż sobie tutaj wymagamy, bo wymagamy precyzji co najmniej 1 mila morska. Normalnie powinniśmy to sobie zmienić, te wartości. Ciekaw jestem, czy da się to coś zmienić. Chyba nie. No niestety nie wszystko da się tutaj zmieniać. Tak samo nie wiem, czy działa to wybranie teraz, wyrównanie tej naszej pozycji względem na przykład innego urządzenia, jak na przykład ten Inertial Dimer. No nie wiem, czy to działa. Nic się nie dzieje po prostu. Tu mam coś takiego jeszcze jak DME. Tutaj jeżeli FMC by używało nie GPS-a jako główne źródło opozycji samolotu, ale używałoby radia, to wtedy tu mielibyśmy informację właśnie o radionawigacji, która służy tutaj radiu do określania pozycji samolotu. W tej chwili mamy te wartości puste, bo tak FMC używa GPS-a. No i tu mamy właśnie taki przełącznik, gdzie możemy się przełączać między bearing distance a latitude longitude, czyli tutaj w tej chwili mamy ten kurs i łamane na dystans, a tu mamy współrzędne geograficzne. No i tutaj współrzędne geograficzne, oczywiście to są współrzędne geograficzne, jakie ustaliło dane urządzenie, jeżeli chodzi o pozycję samolotu. Co do FMC, to jest oczywiście skopiowane z GPS-a, a jeżeli weźmiemy tą opcję bearing distance, to mamy coś takiego bearing, czyli kurs oraz łamane na dystans w milach morskich. To jest coś takiego, że dla tych trzech urządzeń, IRS, GPS i radio, możemy zobaczyć przesunięcie, jakie jest względem tego, co ma tutaj, co używa komputer FMC, tak? Czyli przesunięcie pozycji, o jaki tutaj kurs magnetyczny i dalej na jaki dystans jest to przesunięcie danego urządzenia względem właśnie odniesienia FMC. No to wszędzie mamy 0, czyli można powiedzieć, że nie ma żadnego przesunięcia. Wszystko działa idealnie równo, o, że tak powiem, tak? Czyli każde z tych urządzeń wykrywa dokładnie tą samą pozycję samolotu. Przejdźmy sobie na trzecią stronę w końcu. I trzecia strona mówi już o dokładnych tutaj urządzeniach, jakie ma samolot do wykrywania pozycji. Oczywiście tutaj chodzi o GPS-a, tu mamy GPS-a lewego i GPS-a centralnego. Nie wiem, czy nie powinien być prawy, nie wiem, czy on jest centralny. Czyli samolot jest wyposażony w dwa urządzenia GPS, właśnie lewy i centralny. No i tu widzimy pozycję każdego z tych urządzeń GPS, dokładnie. I dalej mamy informacje o dwóch komputerach FMC. Mamy, tak, samolot wyposażony jest w dwa urządzenia FMC, lewy i prawy. No i tu mamy w nawiasie primary, czyli który tutaj FMC jest uważany za taki główny. No i jest to FMC lewy. No i FMC lewy ma takie współrzędne geograficzne, w sensie takich współrzędnych geograficznych będzie używał do obliczenia całej tutaj tak nawigacji podczas przelotu. Tu mamy jeszcze informację ground speed, ale w tej chwili jest wszędzie 0, no bo tak stoimy w miejscu. No i tak samo mamy bearing distance, czyli możemy sobie też zmienić tutaj wyświetlanie informacji na taki offset, przesunięcie, o jaki tutaj kierunek i dystans jest przesunięcie danego urządzenia. Dobrze, wróćmy tutaj na indeks. Byliśmy na stronie POS. OK. Dalej mamy stronę route, czyli możemy sobie wyznaczyć naszą trasę. Więc dajmy sobie to, idźmy tutaj w prawo. No i możemy zobaczyć, że mamy właśnie tutaj route 1, czyli trasę pierwszą możemy sobie wyznaczyć. Bo tutaj w tym samolocie możemy też wyznaczyć drugą trasę, tak? Czyli możemy zaprogramować do komputera dwie różne trasy przelotu. Tak, czyli możemy mieć taką też trasę drugą zapasową, ale tutaj ten samolot akurat tego nie oddaje, tu możemy tylko używać jednej trasy. No tutaj domyślnie mi się wprowadziły informacje, żeby je usunąć, no to nawet wystarczy kliknąć na daną pozycję, ale normalnie powinniśmy wybrać najpierw tutaj klawisz Delete, czyli usuń i dopiero kliknąć to, co chcemy usunąć.
Tak, i mamy origin, czyli początek naszej trasy. Tutaj wpisujemy właśnie kod lotniska, z którego startujemy. To będzie Wrocław, u nas EPWR. Mamy wpisane PWR, więc wybieramy przy origin ten przycisk, żeby wprowadzić te dane. Pas, z którego będziemy startować. Tutaj może jeszcze posłużę się Red Griffin ATC, żeby zobaczyć, z którego pasa mi powie tutaj wieża, z którego mogę startować. I ten Red Griffin ATC jest to osobny dodatek, który zainstalowałem, żeby mieć taką namiastkę komunikacji z wieżą ATC, czyli ruchu lotniczego i kontroli ruchu lotniczego. Robi taką namiastkę komunikacji. Tu mam informację turn.com radio on, żeby najpierw włączyć w ogóle radio. I teraz tak, dlaczego radio jest włączone? Tutaj jakby mam wszystko włączone, ale mam wyłączone odbieranie dźwięku. Tu sobie wybiorę, że chcę sobie dostroić radio do very high frequency left, czyli do tego radia. I tu mi się podświetla, jest OK. Teraz wybieramy częstotliwość Wrocław Tower. Tu mi podpowiada, że jest to 127.22. Bierzmy to sobie, 127.22 w tę stronę. OK, tu nie mogę wybrać dokładnie 22.0, więc wybiorę sobie 22.5 i tu mamy transfer key, żeby ta standbyowa częstotliwość stała się aktywna. Jest aktywna. No i jeszcze sobie włączmy teraz, tak, ustawiłem sobie very high frequency left i tutaj dla very high frequency left aktywujmy mikrofon. Dobrze, i teraz też Red Griffin nam wykrył, że tak możemy się komunikować. Tu sobie dam od razu departure information, czyli informacje o odlotach. Tak, mamy informację, że powinniśmy tutaj startować z pasa 30. Wiatr jest 271 z kierunku 271, o sile 1 węzeł. Mamy przy okazji ciśnienie, jakie powinniśmy nastawić. Ok, tu mnie najbardziej interesowały właśnie pas, z którego powinniśmy startować, czyli 30. Inaczej moglibyśmy też zerknąć sobie na pogodę, gdzie jest środowisko, pogoda. No ciekawe, bo tu mamy, że kierunek wiatru jest zmienny i nie mamy podanego kierunku wiatru dla Wrocławia. No ale dobrze, tutaj ATC nam podało 30, więc użyjemy 30, czyli wpisujemy po prostu 30 jako pas i wprowadzamy tutaj do runway. Przy okazji możemy zerknąć sobie tutaj na autopilot, planowanie lotu. I tu powinno też to wszystko się wprowadzać. Tu jeszcze są stare dane, to dlatego, że na końcu musimy zrobić activate i jeszcze execute. I może dlatego to się nie wprowadziło, ale dobrze, zamknę to na razie. I dalej po prawej stronie mamy destination airport, czyli tu wpisujemy tak, dokąd lecimy. My lecimy do Amsterdamu. To będzie kod Echo Hotel Alpha Mike. Tak, i mamy wprowadzone. Dalej mamy flight number, czyli numer lotu. Tu możemy sobie wpisać coś, co, dowolnie co chcemy. Dam sobie na przykład 07. CO route to jest company route, czyli trasa firmy. Można powiedzieć, tu chodzi o firmy, czyli chodzi o linię lotniczą. No i tu chodzi o to, że na przykład często linia lotnicza obsługuje jakąś trasę, tak, z danego lotniska do danego lotniska. No i często lata tą trasą, więc żeby piloci nie musieli za każdym razem wklepywać całej trasy przelotu, która jest po prostu ciągle taka sama, no to firma tutaj ustala sobie tą trasę raz i teraz tutaj należy, no i ta taka trasa ma swoją nazwę. No i trzeba taką nazwę sobie wklepać tutaj, no nie wiem, wymyślam coś teraz. No i po prostu podać tutaj jako company route. I wtedy taka trasa zostanie automatycznie zaciągnięta przez uplink, czyli przez komunikację radiową do tutaj komputera i no i od razu będziemy mieli wbitą całą trasę.
razem właśnie też z lotniskami, także w zasadzie nic nie trzeba byłoby tutaj wpisywać. No ale to nie działa tutaj w tym samolocie, więc nie użyjemy tego. Jeszcze mamy stronę, czyli możemy przejść do drugiej strony. Next page. No i tu oczywiście wpisujemy teraz całą trasę przelotu. Znaczy punkty, po których będziemy jeszcze lecieli. Bo na razie mamy tylko dwa punkty początkowe, tak? Lotnisko początkowe i lotnisko końcowe. A pomiędzy nimi możemy wpisać też całą inne punkty, przez które będziemy przelatywali. I tak, normalnie tutaj przez VIA to się podaje, przez jaką drogę lotniczą będziemy lecieli. Do, tu, czyli do jakiego punktu nawigacyjnego. I niestety tutaj nic nie działa, tu się nie da nic wpisać. Po prostu, no ja teraz coś z czapy piszę, ale tu się nie da nic kliknąć, to po prostu w żaden sposób nie reaguje. Więc ja tutaj nic nie będę wpisywał. Ale normalnie powinno dać się tutaj zrobić to z tego miejsca. Ja na razie tu wrócę previous page i tak aktywuję to, tu mi ciągle czeka active. Jeszcze to nie jest aktywowane, podświetla nam się tutaj execute, musimy kliknąć execute. W tej chwili nam się wprowadził bardzo prosty plan lotu, czyli od lotniska do lotniska. Tu możemy się przerzucić na plan i o, tak, plan PLN. Tu mamy zakres zooma i tak widzimy po prostu, że mamy jedną linię od Wrocławia do Amsterdamu i tak samo to zobaczymy sobie wyposażenie mapa. I tu też widzimy tą trasę przelotu. W tej chwili bardzo prosto. No i teraz tak, no, skoro nie da się tutaj wprowadzić przez tą stronę punktów nawigacyjnych, można to zrobić na dwa sposoby. Sposobem, który średnio działa, to jest użycie tutaj legs, tak, klikamy na ten przycisk, legs, czyli odcinki na trasie, można powiedzieć. I w tej chwili też widzimy, że jest to tutaj Wrocław i Amsterdam. Mamy tylko takie dwa punkty. No i tutaj już da się wpisać jakieś punkty nawigacyjne, no ale ja jeszcze nie wiem, jakie wpisać. Możemy oczywiście tutaj patrzeć na tą mapę i sobie wpisać jakieś tutaj dowolne punkty. Ja jednak posłużę się takim planerem online, zresztą już go wam pokazywałem wcześniej, jest to onlineflightplanner.org. Bardzo prosty, tak, planer lotu, tutaj nic skomplikowanego nie potrzebujemy. Musimy sobie wpisać teraz tutaj lotnisko, z którego odlatujemy, EPWR. Jest nasz Wrocław i Amsterdam. Tutaj baza danych IRAC, tu najbardziej chyba aktualna. Wydaje się 2009, dosyć stara i tak, ale FlightGear chyba i tak nie ma zbyt aktualnych tych danych nawigacyjnych. Możemy tu sobie od razu wybrać, na jakiej wysokości przelotowej będziemy lecieli. Lecimy na wschód, więc musimy wybrać nieparzystą. No i może zostawmy to sobie te 33 tysiące stóp, czyli poziom lotu 330 i tak samo, tak, min max, maksymalnie też 330 zdajmy. Poziom tutaj, z jakich dróg lotniczych będziemy korzystać, dajmy, że tych wysokich. No i samolot, ja tu już mam wybrany mój samolot, Boeing 777-300. Tak, jeżeli lecimy innym modelem Boeinga, tu mamy chyba tylko do wyboru 200-300. No to wybierzmy sobie odpowiedni. Paliwo w funtach, bo też w funtach operuje FlightGear. To wszystko możemy sobie zostawić zaznaczone. I jeszcze mieli. No i mamy tutaj wszystkie punkty. Nas najbardziej interesuje tutaj to. Tu mamy właśnie punkty, jakie powinniśmy sobie wpisać. A tu mamy drogi, przez które będziemy lecieli do danego punktu. Od razu mamy też metary pogodowe dla lotnisk. No ciekawe, że tutaj też jest wiatr zmienny. No i przy okazji mam też informacje o paliwie. Tu mamy dosyć wysoką rezerwę, 21 tysięcy funtów. Ja sobie tak wziąłem zapas, bo wpisałem nie 48 tysięcy, a 50 tysięcy. Ale ten zapas jeszcze mi się przyda, dlatego że teraz i tak wypalam dużo paliwa na gadanie, a APU mi tam paliwo żłopie. Dobra, więc tu nas teraz interesuje to. Tu mamy właśnie lotniska, to już mamy wpisane. Teraz mamy kolejny punkt. Ulgil, wpiszmy sobie ten punkt. No i w zasadzie moglibyśmy go tutaj wpisać, czyli dajmy sobie
Ulgil. Tak, i klikamy tutaj następną pozycję. Ale w sumie nie powinniśmy klikać na tej pozycji, bo powinniśmy ten punkt wpisać między lotniskami. No więc dajmy to sobie na przykład w to miejsce. Ale to tak nie działa. To nam wpisuje zawsze tak na ostatnie miejsce. No i właśnie dlatego nie da się tutaj za bardzo tego używać. Może by się dało, gdybyśmy usunęli te lotniska i teraz wprowadzili całą trasę, a następnie dopisali tylko lotniska na końcu. To jeszcze dałoby się może tego używać. A teraz ciągle wpisuję Ulgil. Jeżeli chcemy usunąć punkt, bo mam teraz dublowane, dajemy delete i zaznaczamy. O, i nie usuwa. Może z prawej strony. No też nie usuwa. No ale tak się powinno usuwać punkty na trasie. Niestety to nie działa. Zobaczmy z clear, czy nam zadziała. Też nie, ale to właśnie powinno działać tutaj z delete'em. Dlatego no nieodzownym narzędziem jest jednak tutaj to okienko planowanie lotu. No i tu już bez problemu możemy zaznaczyć nasz zdublowany punkt. I tu mamy przycisk remove, żeby go usunąć. Tutaj jest też fajna opcja, że możemy, przytrzymując dany punkt, możemy go przesunąć gdzie chcemy. Na przykład dajmy go sobie między lotniska. Tak, i mamy ten punkt już między lotniskami. I tu widzimy, że nasze CDU się też aktualizuje. Także może teraz no, posłuszmy się tym okienkiem, żeby jednak ten plan lotu uzupełnić. Tu też na mapie widzimy, jak będzie wyglądała nasza trasa przelotu. Już ten punkt Ulgil widnieje. Tak, może jeszcze umówmy sobie od samego początku, co tutaj to okienko zawiera, bo tu w zasadzie możemy zrobić wszystko, czyli wpisujemy sobie właśnie lotnisko startowe, to nam podpowiada, że jest to Strachowice, Wrocław. Pas startowy 30, to jest właśnie ten, co ja już sobie wybrałem w CDU, więc tutaj automatycznie mi też tak po aktywowaniu tam planu lotu wpisało się 30, tu też oczywiście możemy to zmienić. I możemy wybrać SIDA też stąd, jeżeli by były, możemy dać default. I tak też zrobimy, ale to możemy zrobić jeszcze z tutaj CDU, więc tutaj nie będę tego przedstawiał. No i tu mamy arrival, czyli tak przylot, do jakiego lotniska chcemy przylecieć, czyli mamy nasz ship hall. Mamy też pas, możemy sobie wybrać, na jaki pas chcemy tutaj lądować. Ale tutaj tego nie zrobię, bo to możemy też zrobić tutaj z CDU. Ja to pokażę, jak zrobić z CDU. Tak samo możemy sobie wybrać approach, czyli jakie tutaj podejście wykonamy na dany pas. Oczywiście najpierw wybieramy pas, później approach. I na końcu możemy też wybrać sobie procedurę start, czyli procedurę dolotu do naszego tutaj pasa. Tutaj możemy wpisać naszą prędkość przelotową. Może zostać te 320. Oraz wysokość przelotową. U nas to będzie, jak właśnie zaznaczyłem tam w Online Flight Planner, zaznaczyłem 33 000 stóp. Ale to też sobie wpiszemy tutaj z CDU, ale oczywiście możemy też wprowadzić tą wartość tutaj w to pole. No i tutaj w tym okienku mamy oczywiście już całą naszą trasę przelotu. W tej chwili ubogo, mamy tylko 3 punkty. Widzimy właśnie już te lotniska, które wprowadziliśmy sobie w CDU. Ale też każdy punkt, tak samo i lotniska, możemy wprowadzać po prostu wpisując tutaj w waypoints daną nazwę. Możemy na przykład wprowadzić jeszcze raz lotnisko EPWR. I dać dodaj. No i widzimy, że dodało nam się jeszcze raz to lotnisko. Dodało się w tym miejscu, dlatego że mieliśmy zaznaczony tutaj pierwszy ten item. Teraz właśnie zależy, gdzie chcemy dodawać kolejny punkt, to zaznaczamy. Tak, na przykład chciałbym teraz po punkcie Ulgil dodać kolejny punkt na naszej trasie, więc najpierw muszę kliknąć w Ulgil i teraz wpisać kolejny punkt, a będzie to EXEC. Wpiszmy EXEC. No i żeby dodać EXEC, dodajemy tutaj add i mamy punkt EXEC dodany zaraz po właśnie Ulgil. No i teraz mamy EXEC zaznaczony, tym właśnie taką jasną belką. No i ciągle teraz dopisując punkty będziemy dopisywali kolejne po sobie. Tak, ja to mogę usunąć, bo to dodałem jako przykład, więc dajmy remove. Ale co tutaj jeszcze warto wiedzieć przy dodawaniu punktów, to, że mamy tutaj więcej opcji do wykorzystania. Tak, na przykład tutaj mamy opis, taką pomoc, jak możemy dodawać te punkty. Tu mamy format i możemy wpisać właśnie lotnisko, czyli kod ICAO lotniska, nazwę punktu fixa, czyli to są właśnie te, które już podałem, te dwa. Możemy też podać NAV, czyli
pomocy nawigacyjne, jak nazwy Wora albo NDB, albo też możemy podać po prostu współrzędne geograficzne jako taki dowolny punkt na gdziekolwiek na kuli ziemskiej, po prostu jako współrzędne geograficzne. Ale dodatkowo możemy dać jeszcze małpę i wpisać po małpie wysokość, czyli możemy podać sobie restrykcję, na jakiej wysokości minimum powinniśmy być przy danym punkcie przelotu. No i tu mamy przykład, że podajemy sobie lotnisko Kilo Sierra Foxtrot Oscar małpa 900, tak? Czyli powinniśmy być przy tym punkcie, przy tym lotnisku powinniśmy być na wysokości minimum 900 stóp. I kolejny przykład to jest do podawania właśnie współrzędnych geograficznych. No tu mamy przykłady, jak to możemy zrobić. Tu akurat współrzędnych nie będę tego wpisywał. Kolejny przykład to właśnie, że jeszcze można zrobić przesunięcie względem danego punktu, jaki wprowadzamy. Czyli najpierw wpisujemy punkt, jakby punkt, do którego chcemy lecieć, ale nie chcemy dokładnie lecieć na ten punkt, tylko chcemy lecieć gdzieś w pobliżu tego punktu, przesunąć tak naprawdę nasz punkt nawigacyjny gdzieś indziej, ale względem pewnego odniesienia. Więc tu na przykład mamy zapewne jakąś radiolatarnię VOR DCS. Piszemy łamane jakaś liczba, łamane jakaś liczba. I ta pierwsza liczba to jest radial magnetyczny, po którym chcemy się przesunąć, a druga liczba to jest dystans, na jaki chcemy się przesunąć. Dystans ten jest w milach morskich. Więc tu na przykład przesunięto punkt od tej radiolatarni radialem 45 stopni, czyli można powiedzieć, że na północny wschód, na dystans 10 węzłów. No i wtedy otrzymamy jakby troszkę inny punkt. Nie dostaniemy dokładnie punktu DCS, ale jakby przesunięcie od DCS właśnie o te zadane wartości. I dodatkowo do tego jeszcze też możemy dopisać małpa i wysokość, tak? Więc to jeszcze jest, tak zawsze na końcu możemy dopisać jeszcze małpa i wysokość jako restrykcję. Na przykład wpiszmy sobie jeszcze raz ten punkt EXEC, ale zróbmy sobie przesunięcie na południe, czyli dajemy sobie 180, tak, czyli tu w zasadzie podajemy zakresy od 0 do 359, można powiedzieć, albo inaczej to jest 360, ale to jest jako 0, ale ja zrobię sobie, że chcę się jeszcze przesunąć na południe od tego punktu, tylko właśnie nie małpa, ale łamane, i jeszcze raz łamane na jaki dystans, dajmy sobie na przykład 50 mil morskich. Dodajmy sobie taki punkt, ale po tym execu, dodajmy sobie jeszcze raz exec, ale przesunięty. Dajmy add. No i teraz widzimy, co się stało tutaj na mapie, fajnie to widać. Także najpierw mamy ten exec normalny, to jest ten. A następnie ja dodałem punkt i powiedziałem, że chcę się przesunąć na południe, czyli przesunąć się na południe w dół, o dystans tutaj zadany 50 mil morskich. No i otworzył mi się taki punkt. On też mi się tu nazywa exec. Mam teraz dwa punkty exec. Tutaj może minus jest taki w tym planerze, że tutaj nie widzimy, że to nie jest exec dokładnie, tylko jest to exec przesunięty. Powinny być to jeszcze jakieś informacje, tak, żeby to odróżnić. Szkoda, że takich informacji tu nie ma. No i tutaj mniej więcej też widzimy, chociaż nie wiem, czemu jest lekkie przekłamanie, bo tak, nie? Tutaj mamy informację, ta kolumna nam mówi, w jakim kierunku powinniśmy lecieć na dany punkt, czyli na ten nasz punkt przesunięty, tak, ja powiedziałem, że chcę mieć kierunek 180, no tu mi podało 182, mi wklepało, no i dystans dałem 50 mil morskich, tu mi podało 49,3, tak, czyli tu mamy dodatkowe informacje o kierunku oraz dystansie do kolejnego punktu na naszej trasie. No dobrze, ja usunę ten exec teraz, dajmy remove. No i w zasadzie myślę, że byłoby dobrze podawać te wszystkie punkty jednak z wysokością, więc może wprowadźmy sobie ulgil małpa. No ja te wysokości będę trochę może z czapy podawał. Dajmy tu może 3000. Z tego sobie usuńmy. I tutaj mamy też w CDU właśnie informacje o tych restrykcjach co do wysokości. Swoją drogą jestem ciekaw, czy można też podać restrykcje co do prędkości. Podajmy jeszcze raz exec. No
to dajmy na przykład 4000. Spróbujmy podać prędkość na przykład 250 łamane, z tym sam ciekaw co się stanie. Nie, 250 użył jako wysokości, dobrze, usuńmy to. Weźmy jeszcze raz exec małpa, dajmy te 4000. I usuńmy ten pierwszy bez wysokości. Remove. Też normalnie powinno się dać zmienić wysokość tutaj w CDU, po prostu wpisując, no dajmy teraz, że chcę zmienić na 4500, na przykład dla tego punktu exec. Ciekawe, ale zmienił mi tutaj poniżej. Tak, to działa. Muszę tu dać, zmieni mi tutaj. Więc musiałbym wpisać 4500, no jest jakiś bug, i zaznaczyć ten punkt ulgil, żeby zmienić dla exec. Więc klikam przy ulgil, tak, wprowadzam się do exec. No jest to jakiś błąd. No dobrze, wróćmy do 4000. Aha, jeszcze tutaj moglibyśmy też podać prędkość, restrykcję do prędkości, czy na przykład 250 łamane na 400. Myślę, że normalnie powinno dać się to podać. Nie, tu tylko mamy wysokość. No te CDU nie jest jeszcze w pełni funkcjonalne, jak widać, ma błędy. Do tego najlepiej chyba jest używać, tak jak mówiłem, tego okienka. Podajmy kolejny nasz punkt. Kolejnym naszym punktem będzie Lasis. I dodajmy sobie Lasis. Dalej Kobus. Kobus dodaj. Tak, i widzimy, że tu już nam się kończy miejsce w CDU na podawanie kolejnych punktów, ale my podajemy dalej. Kolejny punkt to IDOBA. Widzimy, że IDOBA nam się nie dodała. Przeskoczyło nam na tutaj lotnisko, ale IDOBY nie mamy. Prawdopodobnie nie ma tego punktu tutaj w Flight Gear, ponieważ jest IRAC nieaktualny. Więc lećmy dalej. Dalej mamy MAG. Wpisujemy punkt MAG. Mamy MAG jako VOR. Tak, także tu mamy dużą przerwę, jako że nie mamy punktu. Kolejny punkt to jest DLE. Dodaj. Jest dalej. I kolejny, ostatni punkt RKN. I podajemy RKN jako ostatni tutaj punkt. Dodaj. No i mamy naszą trasę. Tak, tu jest RKN. No i tak się prezentuje nasza trasa na mapie. Tak się prezentuje w CDU. W CDU się nie prezentuje w całości, dlatego że się nie mieści, a nie ma też stron. Powinna się po prostu tutaj pojawiać liczby, że są kolejne strony do przejrzenia i wtedy next page powinniśmy się móc tutaj przełączać, a to nie działa. Więc to jest bardzo tutaj ubogie i nieprawidłowo zrobione. No ale tutaj w okienku tym Route Manager widzimy sobie całą naszą trasę. No tu jeszcze jak widzicie można sobie kliknąć na jeszcze raz na dany punkt i widzimy, tu się zmieniają informacje na współrzędne graficzne danego punktu. Tu powinniśmy mieć też estymacje czasowe. Możliwe, że podczas przelotu się będą uzupełniać. Ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o trasę, bo właśnie ustawmy sobie nasze pasy startowe, pasy, na których chcemy wylądować i tak dalej. Zróbmy to już sobie tutaj z CDU. Tutaj w sumie mamy aktywowaną naszą trasę. Tu też widzimy potwierdzenie poprzez tutaj zaznaczenie na pomarańczowo pierwszego punktu. Oczywiście to możemy sobie zmienić, możemy sobie tutaj wybrać dowolny punkt i dać na przykład jump to. I teraz jakby samolot będzie leciał do tego punktu, albo możemy wybrać dowolny punkt jaki chcemy. No oczywiście wybieramy pierwszy punkt, bo tak rozpoczynamy naszą podróż i wybieramy lotnisko startowe.
Ale przejdźmy tu sobie do naszego CDU i mamy tutaj przycisk Departure i Arrival. Kliknijmy go sobie. No i widzimy właśnie stronę, gdzie mamy tak, mamy tutaj nasze lotniska, czyli startowe i docelowe. No i możemy sobie wybrać teraz, które będzie to lotnisko Departure, czyli startowe, i które to lotnisko będzie, na które chcemy przylecieć. No i tutaj u mnie to będzie Wrocław jako Departure, więc wybieramy tutaj przy Wrocławiu, klikamy Departure. No i tu mamy informację, tak, że będziemy startowali z pasa 30, ale no, mamy też do dyspozycji pas 12, tak? My chcemy tutaj z 30 startować, więc wybieramy SID-a przy 30. Tu nie mamy do wyboru za bardzo SID-ów, mamy tylko default, więc wybieramy sobie default. I widzimy, że wybrał nam się select, tak? Mamy cell przy SID-zie i cell przy pasie 30, więc został wybrany pas 30 z procedurą SID default. No i teraz dajemy root i powinniśmy mieć to wybrane. Tu nie widzimy zmian, ale aktywujmy to sobie jeszcze. Tu już widzimy, że dodały nam się właśnie punkty co do SID-a default, czyli po prostu taki odlot z pasa na wprost. Tu nawet jak sobie to przyzumujemy, to zobaczymy. Tak, te dwa punkty 33 i 36 się dodały, czyli taki wylot na wprost. Także z restrykcjami co do minimum wysokości 3400 i 6400. Tu się nie wybrał SID default prawdopodobnie dlatego, że trzeba zamknąć to okno i otworzyć ponownie, bo to się nie przeładowuje. Tak, teraz się przeładowało, mam default. No i wróćmy jeszcze na stronę Departure Arrival. I teraz wybierzmy sobie Arrival dla właśnie tego lotniska naszego docelowego, czyli Amsterdam. No i tutaj na tą pozycję klikamy Arrival. Tu jeżeli chodzi o stary, to niestety to CDU ma podpisane Work in Progress, czyli tak naprawdę chłopaki nad tym pracują i to jeszcze nie jest dostępne. Nie możemy wybrać stara procedury dolotowej. Możemy za to wybrać sobie Approach, czyli w jaki sposób chcemy tutaj lądować. W zasadzie powinniśmy to nawet wybrać sobie później, dlatego że pogoda może nam się zmienić i po prostu wiatr, kierunek wiatru też może nam się zmienić, a taki przelot może trochę trwać, więc mogliśmy to zrobić później, powinniśmy to zrobić później, ale to sobie zrobię też od razu, dlatego że będę miał tu przelot też na przyspieszonym czasie. Zobaczmy sobie pogodę w Amsterdamie. Możemy dać sobie wybierz lotnisko i tutaj wyszukać Echam. A, tu mi się helikoptery wybrały. Tak, jest nasze lotnisko. Tak, no i tu mamy kierunek wiatru 100. No i mniej więcej moglibyśmy sobie dobrać tutaj. Tu jest next page, tak, next page, możemy sobie scrollować te approache. No ja sobie na przykład wybiorę tego ILS-a 18R, może też ze względu, żeby mi się też, gdyby tam się widoczność pogorszyła, żebyśmy mieli tutaj jednak lądowanie za ILS-em. W tej chwili widoczność jest dosyć dobra, 9000, znaczy no powyżej 10000. Jest trochę chmurek. No dobrze, dajmy na przykład ILS 18 prawy, czyli zaznaczamy ten approach. Tu mamy tak podpisane activate, czyli jest aktywne to, ten approach. Nie mamy też transition i nie mamy stara. Ale dobrze, tu nam się już podświetla exec, czyli możemy to wykonać. I też widzimy teraz, że do naszego tutaj planu lotu dodały się kolejne punkty, które nam pokazują tutaj tak wektor na ILS, tutaj na pas 18 prawy. I tu na tym tutaj route managerze też widzimy te nowe punkty, które się dodały. I tu mamy jeszcze procedurę odlotu go around. Tu możliwe, że na jakiś holding to powinno być. Tutaj okienka znowu nam się nie odświeżyły, bo trzeba
jeszcze raz otworzyć to okno, no i widzimy nasz pas 18 prawy, approach ILS 18 prawy. Nie mamy stara. Stara możemy sobie właśnie wskazać, no tutaj był VIP, nie da się, work in progress. Moglibyśmy sobie wskazać tutaj z tego selecta. No w zasadzie musielibyśmy sobie tutaj coś wyszukać, no dosyć dużo ich jest. Może sobie odmienię tutaj kolejność. No przejrzyjmy sobie, jak to wygląda, tak, żeby ta procedura podejścia w miarę wyglądała. Tu widzimy, że zaczynamy z tego punktu procedurę STAR i możemy lecieć tutaj i na ILS. Zobaczmy sobie coś innego, bo to bardziej jest na zachód, może coś bardziej ze wschodu by było. No, takie coś ewentualnie. PSR. Albo to. O, to wygląda jeszcze lepiej. To był Reken A, Reken B. Reken B tak wygląda, czyli dodatkowo jeszcze tutaj. OK, ewentualnie to z takim tutaj z zawiasem od południa albo Reken A. Dobrze, może ten sobie zostawię. No i wybraliśmy sobie stara, niech będzie ten i tutaj widzimy jeszcze dodatkowe punkty, jakie nam się wszystkie dodały. Co do naszej procedury STAR, tak, tutaj zaczynamy z tego punktu, tak, bo ten punkt, w sumie ten sobie dodaliśmy, tak, no i zaczynamy właśnie z tego RKN, RKN KEN, ok, także ten będzie najlepszy rzeczywiście. Jeżeli chcemy, możemy sobie też taki plan lotu zapisać, tak, do pliku. Później możemy go sobie wczytać i użyć dokładnie takiego samego. Dobrze, wróćmy do CDU. Tutaj mamy ruta zrobionego. Dajmy index. Nie da się wrócić. Wejdźmy w initref. Tak, bo to będzie kolejna strona. To jest właśnie to samo. Możemy wejść sobie tutaj w performance albo w init performance. Czyli takie nasze początkowe ustawienia i mamy tu od lewej gross weight, czyli całkowita masa samolotu. I jest to 470 100 funtów. Moglibyśmy to sobie jeszcze potwierdzić. Dajmy tu sobie weight and payload. Tu jest nasz gross weight, tak, 470, no i 0,94, tu już mamy 1. Ilość paliwa, tu z kolei byśmy to sobie potwierdzili w tym okienku, jest 48 tysięcy, jest 48. No i tu mamy zero fuel weight, czyli masa samolotu bez paliwa. Tu mamy rezerwę, możemy sobie wpisać, ile mamy paliwa rezerwowego. Tutaj posłuszmy się tym planerem, który nam wyliczył właśnie rezerwowe paliwo na 21 800 funtów, czyli wprowadźmy sobie 21.8 i podajemy tutaj. Tu mamy cruise altitude, czyli wysokość przelotową. To jest to samo, co tutaj możemy podać w tym okienku. No ale posłuszmy się tutaj CDU. Wpiszmy sobie FL, czyli flight level, poziom lotu. U nas to będzie 330, czyli inaczej 33 000 stóp. I wprowadźmy to tutaj. I widzimy też, że to pole się automatycznie już uzupełniło i nawet odświeżyło.
Dalej mamy cost index, czyli indeks kosztowy. Tutaj wprowadzamy wartość od 0 do 999, gdzie im wyższa liczba, tym szybciej lecimy, ale nasz przelot jest mniej ekonomiczny. I cost index tutaj ogólnie ustalają sobie linie lotnicze i nakazują tam pilotom używanie danego indeksu kosztowego. My sobie wprowadźmy 35 na przykład. Dalej mamy minimum fuel temp, to jest właśnie minimalna temperatura paliwa, przy której to paliwo już będzie zamarzać i tą wartość tutaj możemy sobie ustawić. To jest właśnie to, co pokazywałem tutaj, też mamy to minus 37 stopni. W zasadzie nie jestem pewny, czy to da się ustawić. Aha, nawet minusa nie można wpisać, więc chyba nie możemy tego zmienić. Tu mamy Cruise Center of Gravity, czyli tak, punkt ciężkości podczas przelotu 29%, niech będzie to, co jest. Kolejna wartość to jest step size, czyli tłumacząc na polski taki rozmiar kroku. No i cóż to jest, o co tutaj chodzi? Tutaj może troszkę historii, bo no po prostu latając samolotami dużymi, odrzutowymi, piloci po prostu tak tutaj uświadomili sobie, że im są lżejsi, tym mogą wyżej lecieć i bardziej ekonomicznie wtedy lecieć. Czyli wymyślili sobie, że podczas przelotu będą się ciągle wznosić. Wtedy wytracając, spalając paliwo, tak, i wznosząc się, lecąc ciągle lotem wznoszącym, no tak, odkryto, że po prostu zużywa się mniej paliwa i leci się bardziej ekonomicznie. No i po prostu tak latano na początku lotnictwa odrzutowego, gdzie tutaj no też nie było dużego ruchu lotniczego, tak, i te samoloty mogły tak lecieć ciągle na tym locie wznoszącym. No ale gdy tych samolotów przybywało, no to stawało się to coraz bardziej niebezpieczne, takie loty, tak, bo tak samoloty nie leciały na stałej wysokości ustalonej, tylko po prostu ciągle się troszkę wznosiły. No i oczywiście tutaj, żeby zachować to bezpieczeństwo, no ustalono, że trzeba lecieć na stałej wysokości, tam nakazanej po prostu w planie lotu albo nadaną przez kontrolę ruchu lotniczego. No ale jednocześnie chciano zachować tą możliwość ciągłego wzbijania się podczas przelotu, tak żeby jednak lecieć ekonomicznie, no to wymyślono, że będziemy się wzbijali, ale stopniowo, tak, czyli na przykład startujemy, najpierw lecimy na przykład na jakiejś tam wysokości, na jakimś tam pułapie, powiedzmy 6000 stóp przez jakiś czas, później stopniowo wzbijamy się dalej, na przykład na 10000 stóp, później znowu się wzbijamy, na przykład na 14000 stóp, no ale przez chwilę lecimy na tych 14000 i po jakimś czasie znowu się wzbijamy, na przykład na 16000 stóp i tak dalej. No i to jest właśnie ten step, ten krok wzbijania się, tak, czyli takie wchodzenie po schodach, wzbijając się coraz wyżej. No i tutaj możemy wybrać ten rozmiar tego skoku, o jaki będziemy tutaj obliczane wzbijanie się przez komputer zarządzający lotem. I tu w zasadzie podaje się trzy wartości: 1000, 2000 stóp albo 4000 stóp. I to, co mamy podane, to RVSM, to jest inaczej mówiąc 2000 stóp, a to jest skrót od Reduced Vertical Separation Minimum, czyli taka redukcja minimalnej separacji pionowej. Chodzi o to, że w pewnych tam wysokościach, już nie pamiętam dokładnie, 3000 do 4000 coś stóp używa się zredukowanej separacji pionowej, no ale tutaj oznacza to w step size, oznacza to wysokość 2000 stóp, czyli ten krok wznoszenia się będzie obliczany co 2000 stóp. Możemy też podać wartość ICAO, czyli standard ICAO, który z kolei wynosi 4000 stóp. No i możemy oczywiście sami wpisać tutaj wartość, na przykład 1000. Można też wpisać 0, co oznacza, że jest brak wspinaczki po schodach, tak? Czyli tej tak nie będziemy się wspinać. Zobaczmy, czy możemy tutaj wpisać wartość, bo też nie jestem pewny. No niestety nie możemy tego zmienić, więc tutaj zawsze będziemy używali tak rozmiaru, takiego interwału wynoszącego 2000 stóp. No i okej, tą stronę mamy wypełnioną. Przejdźmy sobie do Thrust Limit. Kolejna strona, gdzie tutaj sobie ustawiamy ograniczenie ciągu do startu albo też i do wzbijania się. Mamy Climb i T jak Takeoff. Ale tak, na początku normalnie tutaj w rogu pierwszym mamy coś jak Excel. Tutaj powinniśmy podać temperaturę, dużo wyższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz, która będzie używana do ograniczenia ciągu. Tutaj w Boeingu to się nazywa Assume Temperature, a
Na przykład w Airbusie była to inaczej temperatura flex. No i tutaj moglibyśmy podać jakąś temperaturę, ale tu nie działa to. Nie da się wbić tej temperatury. Z kolei możemy wybrać redukcję ciągu przy starcie, jak i przy wzbijaniu się. I mamy tutaj trzy możliwości. Mamy take off po prostu i to jest pełny ciąg użyty wtedy. Tutaj możemy wybrać tą pozycję. Widzimy, że ta pozycja sell nam się zmienia wtedy, że wybrany mamy tutaj tą pozycję, opcję take off 1, take off 1, co redukuje nam ciąg o 10%, tak? Mamy informację minus 10%, czyli tutaj wybierając tą pozycję, dając tutaj przepustnicę na maksa, tu mamy przepustnicę, dając ją na maksa, to tak naprawdę użyjemy 90% mocy silnika, a nie 100%. I mamy też opcję minus 20%, czyli opcja take off 2, czyli redukcja ciągu o 20%. No i po prawej stronie możemy sobie wybrać redukcję ciągu co do wzbijania i też mamy climb, czyli pełny ciąg do wzbijania, albo redukcja climb 1 i climb 2. Dajmy sobie tu może redukcję minus 10, do wzbijania zostawmy sobie oryginalnie climb. Tu mamy informację jakaś na zewnątrz, temperatura, tak, czyli outside air temperature, czyli temperatura powietrza na zewnątrz. Jest to 11 stopni Celsjusza. No i przejdźmy sobie dalej na takeoff. I tu mamy z kolei stronę takeoff references. Tutaj podajemy flaps, czyli klapy do startu, jakie będziemy używali. Ja już może zamknę te okna. I tu mamy domyślnie wbite 15. To sobie dam Handy Viewer i włączmy sobie pierwszego oficera. On tu ma dobry widok na klapy. No i tu możemy sobie zobaczyć, jakie wartości możemy sobie wpisać. Tak, możemy startować z klapami 1, 5, 15. Raczej więcej nie powinniśmy. 20, 25, 30 to już jest do lądowania. Ale tak do 15 możemy użyć i tutaj mamy domyślnie właśnie wpisane 15. No ja tak też sobie zostawię. Tutaj jest też dziwna sprawa, że można wpisać sobie w zasadzie dowolną liczbę. To nie powinno tak być. Zostawmy sobie 15. Thrust, czyli tutaj podajemy też temperaturę do redukcji ciągu. No ja użyłem właśnie na przedniej stronie, że będę redukował ciąg, powinniśmy wpisać tą temperaturę, ale pewnie tutaj też się nie da ich wpisać. Tak jest, też się nie da ich wpisać, więc zostawmy to pole puste. No i CG, tu mamy Center of Gravity przy takeoff. Nie wiem, czy da się tu coś wpisać. Też się nie da. No i tutaj mamy runway, czyli pas startowy, łamany na pozycja, czyli inaczej też mówiąc skrzyżowanie przy pasie startowym, czyli tutaj mamy nasz pas startowy 30, z którego będziemy startowali we Wrocławiu, łamany na pozycja, pozycji nie mamy podanej, a pozycja to jest inaczej też skrzyżowanie, czyli jakbyśmy tutaj mieli startować nie z pełnego pasa, ale na przykład tak dojeżdżamy na przykład do pasa z jakiejś drogi kołowania, która nie jest idealnie na końcu pasa, tylko gdzieś bliżej środka i wtedy mamy po prostu zredukowaną długość pasa do startu. No i wtedy tutaj możemy sobie podać, jakie to jest skrzyżowanie, tą nazwę tego skrzyżowania. Inaczej też mówiąc, chyba to będzie nazwa drogi kołowania, na którą dojeżdżamy do tego pasa, na przykład 30 w tym wypadku. Ale tu prawdopodobnie też nie da się to wpisać. Zresztą nie wiem, co bym miał tu wpisać. Może drugie kołowanie A? Nie, to nic nie działa. Dobra. Dalej mamy tutaj pewne cyferki nieoznaczone. I tu jest też pewnie jakiś błąd, jakiś bug, bo tu powinniśmy mieć V1, VR i V2 podpisane i tutaj te prędkości dla właśnie V1, V-Rotate i V2. No i tutaj jakby mamy to domyślnie już podane. Zastanawiam się też, czy możemy to zmienić. Dajmy sobie 120 zamiast 122 na przykład. No nie, nie zmieniło mi się, także
też tutaj raczej nie do zmiany to jest. Tu jeszcze mamy masę całkowitą samolotu, jeszcze raz podaną. Tu widzimy, że jest też strona druga, przejdźmy na stronę drugą. I tu mamy Takeoff References Uplink. Tu mamy możliwość wyboru ciągu alternatywnego, ale to nie działa, jest po prostu wybrany jako Takeoff, pełna moc. Tutaj powinniśmy sobie wbić kierunek wiatru oraz siłę wiatru. Tylko z tego co pamiętam, to znowu też nie działało. Dajmy sobie środowisko, pogoda. O, wszystko na zero. O, nie, tutaj łamane jest, tutaj. Nie wiem, czy aż 3 zera trzeba dawać, ale no, nie da się tego wbić tutaj. Tu jest jeszcze runway wind, czyli jakby wiatr na pasie startowym. Tutaj prawdopodobnie to by było pobrane przez uplink, czyli tutaj komputer by się połączył radiowo i pobrał pewne informacje ze stacji naziemnej, ale tutaj też nie widzę żadnych takich opcji. Dalej mamy slope. Slope to jest pochylenie pasa i możemy tutaj też, powinniśmy móc podać pochylenie pasa, jeżeli jakieś występuje, albo wbić po prostu 0, gdy nie ma żadnego, ale tu się nic nie da wbić. Jeżeli mamy krzywiznę pasa idącą do góry, to dajemy U jak uphill i kąt tego nachylenia, na przykład 0,5 stopnia i powinniśmy móc to sobie wbić. Jeżeli krzywizna jest w dół, to dajemy D jak downhill, czyli wbijamy D i kąt na przykład 1 stopień. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości. Po prawej stronie mamy engine out accelerate high, czyli wysokość, przy której odcinamy przyspieszenie silnika. I tutaj mamy podaną wysokość 1000 stóp i jest to wysokość nad pasem. I tu w sumie mamy trzy wysokości odnoszące się do 1000 stóp. Dalej mamy accelerate height, czyli inaczej też mówiąc wysokość, przy której możemy podnosić klapy. I też to jest wysokość 1000 stóp i też nad poziomem lotniska. I the reduction, czyli redukcja ciągu. Chodzi o redukcję ciągu z takeoff do wzbijania, do climb. I tutaj też mamy tą wysokość 1000 stóp, czyli można redukować ciąg do wzbijania przy wysokości 1000 stóp i też nad poziomem lotniska. Dalej mamy limit takeoff gross weight, czyli limit wagi startowej. Może taki duży, nie wiem, czy da się to coś podać. Tak, ale też nie. Możliwe, że to też jest pobierane z uplinka. Tu mamy references outside of temperature, czyli temperatura referencyjna jakaś na zewnątrz. I tu moglibyśmy sobie to podać. Zobaczmy tutaj temperaturę. Jest 10 stopni w tej chwili. Z metaru przynajmniej wnioskując, więc wpiszmy sobie 10 stopni Celsjusza. No jedyna rzecz, którą tutaj można wprowadzić. Tak, tu możemy się cofnąć na poprzednią stronę. Tu nie mamy informacji, że jesteśmy na 2.2. Powinna być taka informacja. Wróćmy na indeks. Tak, to już sobie wszystko zrobiliśmy. Tu mamy approach. Tak, tu mamy z kolei stronę, gdy będziemy już podchodzić do lądowania. Mamy masę naszego samolotu, mamy na jakie lotnisko, że właśnie w Amsterdamie. Tu informacje o klapach, ale tak, klapy do lądowania, no właśnie. Nic tu chyba nie można wybrać. No i tu już byliśmy. Thrust limit, takeoff, post init. No i tutaj zataczamy już koło, czyli tu są wszystkie strony. Mamy navigation data, tu nic nie działa, mamy main. I tu w sumie też, jak pamiętam, nic nie działa, tak, możemy sobie klikać. Tu działa nam tylko readme, mamy informacje o autorach. Panowie z Chin wykonali ten samolot. No ale zobaczmy sobie tutaj te przyciski jeszcze, jakie tutaj mamy dostępne. To od razu może powiem, jakie przyciski nie są dostępne. Nie jest dostępny fix, czyli możliwość tutaj pobierania informacji o skrzyżowaniach, czy też na przykład zmiana
Możemy też, moglibyśmy też przez tą stronę zmienić sobie plan lotu, dodając jakiś punkt i tak dalej. Tutaj to nie działa. Nie działa, to jest przycisk holding, czyli po prostu możliwość sobie ustawienia holdingu, skonfigurowania sobie tak holdingu tutaj, jaki będziemy wykonywali. Jeżeli tam na przykład byśmy musieli wykonywać jakiś holding na przykład przed lądowaniem. I mamy przycisk podpisany PROG, to jest od PROGRESS. Szkoda, że go nie ma, bo tutaj moglibyśmy podczas przelotu widzieć progres naszego przelotu, czyli postęp przelotu poprzez kolejne punkty. Mielibyśmy estymaty na przykład co do paliwa, co do czasu przelotu i tak dalej. No to niestety nie jest dostępne. No i zobaczmy te sobie przyciski, które są dostępne. Tą stronę już widzieliśmy, czyli performance init, czyli inicjalizacyjne informacje o naszym przelocie. Tu mamy root, czyli programowanie trasy naszego przelotu, co oczywiście nie do końca dało się zrobić, ale tu widzimy, że uzupełniło się to i tutaj nie możemy też już tego przewijać. Tu jeszcze mamy coś takiego jak root copy. Tu chodzi o to, że jakbyśmy mieli ustawioną też drugą trasę, to moglibyśmy je sobie podmieniać na zasadzie właśnie root copy. Wtedy ta trasa dwójka zostałaby zamieniona na jedynkę i byłaby jakby aktywna. No ale to też nie działa, bo też nie możemy i root 2 sobie ustawić. Tą stronę widzieliśmy, czyli ustawienie tutaj seedów starów i approachów. Także to już widzieliśmy. Tutaj mamy alternate, czyli alternatywne lotnisko, na które byśmy się chcieli udać, gdyby coś było nie tak z naszym lotniskiem docelowym. No na przykład mogłaby być tam zła pogoda, jakieś warunki burzowe i tu możemy sobie poprzez wybór, tak, tu mamy cel, możemy sobie wybrać lotnisko. Tu prawdopodobnie mamy jakieś najbliższe lotniska wokół nas, tak, mamy na przykład najbliższe to Wrocław, tu też jest jakieś też lotniska w Polsce, EPL, EPKN i tak dalej. Tu raczej nic innego, o, zapytałem się o pogodę. Ciekawy, czy coś dostanę. Alternate request. Tu moglibyśmy właśnie zrobić divert now, czyli zamienić to lotnisko docelowe na tutaj wybrane. Mamy jeszcze drugą stronę tego i tu mamy jeszcze więcej lotnisk. Ale tu nie do końca coś działa. O, wyszedłem całkiem dobrze. Tak, tak wygląda strona Alternate. Tu bardziej byśmy to robili w czasie przelotu, bo byśmy byli gdzieś bliżej innych lotnisk. Tak, to jest tam, tu mamy lotniska w pobliżu Wrocławia. I mamy VNAV, czyli nawigację pionową. To też jest ważna rzecz, żeby to wypełnić. Jeżeli coś jest tutaj źle wypełnione i zobaczmy, co my tu mamy. Tak, pierwsza rzecz, czyli nasz cruise altitude, czyli nasza wysokość przelotowa, to już sobie podaliśmy wcześniej, o tutaj, w init performance, ale tu się to zdublowało, też jest ta informacja, tu też możemy to sobie nastawić, ale to jest ok, nie będziemy tego zmieniać. Tu ciekawa informacja, że mamy inoperate, czyli nieoperatywne, jeżeli chodzi o economic speed, czyli przelot ekonomiczny, bo to jest właśnie tak, najpierw będziemy się wzbijać, więc mamy pod stronę aktywne, ekonomiczne wzbijanie się. Mamy kolejne pod strony, no nie można się przełączyć, mamy 1-3, czyli powinniśmy mieć jeszcze drugą stronę co do nie wzbijania się, a przelotu, czyli cruise. I trzecia strona by dotyczyła descent, czyli zniżania. Zobaczymy jeszcze w trakcie przelotu, czy te strony się udostępnią wtedy, ale to było dziwne, że teraz są zablokowane. Możliwe, że nie mamy tych dwóch kolejnych stron, mamy tylko wzbijanie się. Zobaczymy to jeszcze. No ale dziwne, bo nie mamy prędkości, z jaką będziemy się wzbijać, ale dobra, mamy prędkość transition, speed transition, czyli tu mamy prędkość 250 łamane na 10 tysięcy wysokości. No i tutaj chodzi o to, że po prostu samolot będzie utrzymywał maksymalnie prędkość 250, gdy będziemy lecieli poniżej 10 tysięcy stóp. No i to jest tutaj wymagane przez przepisy lotnicze, gdzie
chodzi o redukcję hałasu i nie należy lecieć szybciej niż 250, będąc nisko nad ziemią. Tu mamy speed łamane restriction. Tu z kolei mamy, możemy sobie, no powinniśmy to sobie móc ustawić, ale pewnie też się tutaj nie da nic z tego zmienić. O, mogłem sobie jednak zmienić. Tak, tutaj chodzi o to, że jeżeli na przykład przed pasem mamy jakieś ograniczenie wysokości, bo jest na przykład jakaś przeszkoda, jakaś góra, jakaś wieża, cokolwiek, latarnia, tak, to powinniśmy tutaj, no i tam jest, tak, na przykład to wynika z mapy, że jest tam jakaś restrykcja na przykład na wysokości, dajmy na to 5000 stóp, więc w zasadzie powinniśmy tu sobie ustawić, z jaką prędkością będziemy na początku lecieli i na jaką wysokość musimy się wzbić, żeby właśnie ominąć tą przeszkodę. I w zasadzie powinniśmy użyć tej prędkości 215 łamane, no i dajmy na to, że przeszkoda jest na wysokości 5000 stóp, że jest ta restrykcja 5000 stóp, to ograniczenie. Tak, i to oznacza tak, że po starcie samolot będzie się wzbijał najpierw prędkością 215 węzłów i z tą prędkością będzie leciał do 5000 stóp. Jak przekroczymy 5000 stóp, to będzie mógł się rozpędzić do 250 węzłów i taką prędkość wzbijania będzie utrzymywał do 10000 stóp. A jak przekroczymy 10000 stóp, no to samolot będzie tutaj utrzymywał tą ekonomiczną prędkość, która tu powinna być wpisana, a jest in op. No, tu jest coś nie tak. Jeszcze tak, dlaczego 215 wybrałem tą prędkość? Bo tu mamy coś takiego właśnie jak max angle, jest to też prędkość, 215 węzłów. No jest to prędkość samolotu przy maksymalnym kącie wznoszenia się. Więc jak tutaj wybierzemy sobie, żeby ominąć przeszkodę 215, to oznacza, że samolot będzie mógł lecieć z maksymalnym kątem do wznoszenia. Czyli powinniśmy jak najszybciej się tutaj tak wzbić, żeby ominąć tą przeszkodę na wysokości zadanej 5000 stóp. Zobaczmy tu sobie dalej. No tu mamy AT i error, to jest work in progress, czyli tutaj już nic z tym nie zrobimy. I mamy transition altitude, w tej chwili 18000 stóp i to możemy sobie zmienić i wręcz nawet powinniśmy, bo 18000 stóp jest używane w Stanach Zjednoczonych. My lecimy tutaj Polska Amsterdam, znaczy Wrocław Amsterdam. No dajmy sobie 8000 stóp. Tą informację też powinniśmy sobie odczytać z map, jaki jest transition altitude dla danego lotniska. Jadam sobie 8000. No i tutaj oznacza to, że teraz jak osiągnę 8000 stóp, to powinienem zmienić ciśnienie z ciśnienia QNH na ciśnienie standardowe, czyli naszej 1013 hektopaskali. A kiedy będę zniżał i znowu tutaj będę poniżej z kolei 8000 stóp, to znowu muszę wrócić na ciśnienie QNH, czyli na lokalne ciśnienie, ale nad poziomem morza. No okej, mamy tutaj VNAV uzupełniony. Niestety nie mamy next page. Zobaczmy, czy tu coś działa. Też nic nie działa. Chociaż zmienił mi się mode. Aha, mam potwierdzić, ok. No i dobrze, tak wygląda tutaj strona VNAV. Fix nie działa, Lex widzieliśmy, to jest nasza trasa i punkty na trasie. Tu mamy FMC Communication. Tak, czyli tutaj komunikacja i tu widzimy mniej więcej też strony, które już widzieliśmy wcześniej, czyli ustalenie trasy, lotnisko zapasowe, performance, take-off, wiatr, no niestety twórcy jeszcze tego nie dodali, descent forecast też nie ma, in development, czyli w trakcie rozwoju i data link no communication i tu też nie działa. O, tu jest ready, no communication ready, no dobrze, tutaj niewiele działa, mamy też odniesienia do innych stron, które już widzieliśmy. Progress nie działa, mamy menu, tutaj w menu chyba też niewiele działało z tego co pamiętam. Tak, tu nic nie możemy wybrać.
No i mamy stronę Navigation Radio, czyli możemy sobie tutaj ustawić częstotliwości dla worów. Tu mamy wor lewy, wor prawy. Jeżeli wbijamy dla ILS-a, powinniśmy wbijać dla wora lewego. I mamy kurs, czyli radial, po którym chcemy lecieć do danej radionawigacji. Tu mamy kurs dla lewego wora, tu mamy kurs dla prawego wora i mamy jeszcze częstotliwości dla ADF-ów lewego i prawego. I tu nie mamy podstron. No i tak się prezentuje MCDU. Także powinniśmy mieć tutaj już wszystko w nim zaprogramowane. Tutaj też widzimy naszą trasę na Navigation Display. No tu szkoda, że nie można się przełączać po tej trasie i sobie dokładnie ją obejrzeć w tym Navigation Display. No ale mamy też dostępną mapę, z której to też możemy odczytać sobie, znaczy odczytać, zobaczyć sobie tą całą naszą trasę dokładnie. Tu jeszcze w sumie przeczytajmy sobie właśnie tego ILS-a i częstotliwość do niego. Tu będzie data do zaznaczenia i gdzie to będzie? No było. Tak, znika nam ta informacja. O, pokazuje się i znika. Tak, jest tutaj 18C, to nie jest to. Ja mam 18 prawy. W takim razie poszukajmy sobie tego lotniska tutaj. Echam i search jest tutaj. Tak, i tu też zobaczymy sobie częstotliwości i wbijmy sobie je jeszcze od razu tutaj do Radio Navigation. To też zamknijmy. Tu dajmy sobie NAV radio. I tak, częstotliwość, my będziemy lądowali na pasie 18 prawy. No i tutaj mamy częstotliwość ILS-a 110, 100. Wpiszmy to sobie najpierw tutaj do Scratchpada 110, 100. OK, włączyło mi się podświetlenie, bo już się robi ciemno. Mamy 110, no tutaj jest 10. I kurs dokładny to jest 183. I tu też możemy to sobie wpisać i powinniśmy sobie wpisać 183. No i tyle, jeżeli chodzi chyba o MCDU. Oczywiście to też moglibyśmy sobie zrobić później w trakcie przelotu nastaw tego ILS-a. Gdybyśmy tutaj nie planowali z góry, gdzie będziemy lądowali, tylko dostaniemy dopiero od wieży informacje, na jakim pasie i w jaki sposób będziemy podchodzić do lądowania. No ale ja to już sobie zrobię z góry, założę, że będę lądował na pasie 18 prawy. No rzeczywiście długo tutaj opowiadam i zrobiło się już ciemno. Także okej, komputer pokładowy zaprogramowany i to wszystko na ten odcinek, bo i tak już chyba przydługawy wyszedł. Także dzięki za oglądanie, mi do następnego odcinka, cześć Wam!